Cześć! W tym filmie powiem Wam o jednej i tylko jednej zasadzie, którą należy utrzymać, żeby schudnąć i osiągnąć swoje cele, swoją wymarzoną sylwetkę. I myślę, że po tym filmie mimo wszystko zechcecie ją wypróbować. Mam na imię Ania, dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Cześć, witam Was serdecznie. Jestem współzałożycielem Strefy Przemian i codziennie pomagam setkom osób osiągać zarówno te cele sylwetkowe, jak i zdrowotne. A jeżeli wracacie do mnie, to już wiecie to wszystko. I jeżeli ten film Wam się podoba, to bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to bardzo wspiera mój rozwój. I możecie też mnie obserwować na Instagramie. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do tej jednej, jedynej zasady. Okej, teraz mnie posłuchajcie, bo ta zasada wyda się Wam banalna i pewnie sobie pomyślicie, co ona znowu... Nie będę tutaj tego słowa używać. Ale jak powiem Wam, co musicie zrobić, to też powiem Wam, jakie są związane z tym trudności i że wbrew pozorom nie jest to takie proste. Zasada, o której mówię, to jest jedzenie wtedy i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Ja wiem, że to przeczy temu, co słyszymy już od dobrych paru lat a propos tego, żeby jeść co 2-3 godziny, bo inaczej nasz metabolizm zwolni, nasza tkanka tłuszczowa będzie się odkładać. I to jedzenie co 2-3 godziny zostało bardzo mocno rozpromowane. Myślę, że to tak dotyczy ostatniej dekady. Wcześniej to nie było takie pojawiające się, że tak powiem, wszędzie. Natomiast jedzenie wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Wbrew pozorom nie takie proste. Wracając jeszcze do tematu tego metabolizmu, nawet gdyby on wskutek tego miał zwolnić o kilka procent, to nie będzie miało to żadnego znaczenia przy tym procesie odchudzania, jeżeli zastosujecie się właśnie do tych rzeczy, o których powiem. Więc jakie są związane z tym trudności i dlaczego wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste? Teraz będzie o tym. Jednocześnie chciałabym podziękować dzisiaj znowu sponsorowi dzisiejszego filmu, a mianowicie Primabiotic, kolagen. Kolagen też będzie wspaniale wspomagał proces odchudzania, natomiast to, o czym już mówiłam wiele razy, super się sprawdza przy regeneracji. To, że ma wpływ na włosy, na naszą cerę, może mieć wpływ na celulit, a zbliżamy się do wakacji. O tym już mówiłam. To, co chciałam jeszcze raz wspomnieć, to to, jak bardzo wygodny jest ten kolagen i że tak naprawdę kupujemy go od razu w gotowych shotach na 30 dni, wypijamy jedną buteleczkę, niczego nie musimy rozdrabniać i po prostu takiego shota możecie zabrać ze sobą też wszędzie na urlop. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego konkretnego kolagenu, to piszcie w komentarzach. Jest to kolagen wołowy. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle najlepszym kolagenem jest kolagen zrobiony na kościach, kolagen, jest rosół, wywar gotowany na kościach właśnie wołowych przez przynajmniej 24 godziny. Na to nie każdy ma czas, ale na wypicie takiego shota na pewno każdy. Także mamy 10 tysięcy mg kolagenu wołowego, witaminy A, E. One wspomagają m.in. właśnie naszą skórę. Macie link do tego kolagenu poniżej, kod rabatowy ANIAK10%, jeżeli chcecie wypróbować. I tak jak zawsze, dajcie mi znać, jeżeli wypróbowaliście, jak się po tym czujecie, jakie są Wasze odczucia. A teraz wracamy już do filmu. Na czym polega trudność numer 1? Wskutek tego, jaki mamy tryb życia i to się tyczy stresu, to się tyczy sposobu odżywiania, wielu innych aspektów. Duża część naszego społeczeństwa boryka się z problemami hormonalnymi i one będą miały ogromny wpływ na takie dwa hormony, i to jest grelina i leptyna, które odpowiadają za uczucie sytości i uczucie głodu. I myślę, że w ogóle przed każdą dietą, każdą współpracą z dietetykiem, czy takim nawet indywidualnym podejściem
do zmiany sposobu odżywiania warto zrobić podstawowe badania krwi. Nie będę tutaj się wgłębiać aż tak mocno, jakie one powinny być, ale na pewno zawsze można zrobić morfologię, panel tarczycowy. I dobrze by było, w świetle tego, co ja zaobserwowałam, zrobić też krzywą cukrową, krzywą insulinową. To nie jest tak bardzo obojętne badanie dla naszego organizmu. Niemniej jednak przy tej skali problemów z insulinoopornością, czy nawet cukrzycą, to by było bardzo przydatne badanie. Natomiast takim absolutnym minimum byłby na pewno ten panel tarczycowy, który zdecydowanie bym zrobiła, dlatego że ta gospodarka hormonalna będzie mocno nam zaburzać to, czy będziemy odczuwać, no czy jesteśmy głodni, czy na jedzenie, a to jest zasada, której mamy się trzymać. Jeżeli już mówimy o ustabilizowaniu gospodarki hormonalnej, to nie ma chyba ważniejszej rzeczy, i wiem, że ciągle jest ona ignorowana, dlatego ja będę notorycznie o tym mówiła. Nie ma ważniejszej kwestii niż sen. I ja nie mówię, że ten sen to musi być sen 12-godzinny, czy nawet 8-godzinny, ale niech to będzie sen, który będzie dobrej jakości. Czasami jest to trudne, niektóre z Was mają małe dzieci, ja sama niedługo będę mamą i nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli jest możliwość przesypiania chociaż dobrze tych 6 godzin, to będzie to już miało duże znaczenie. I co możemy zrobić z takich bardzo prostych rzeczy, które poprawiają jakość naszego snu, to jest wietrzenie naszej sypialni przed tym, jak pójdziemy spać, bardzo dobre przyciemnianie pokoju, żeby nas nie wybudzało światło, czytanie książki przed snem, muzyka relaksacyjna przed snem, odkładanie telefonu czy wyłączanie telewizji na 30 minut przed snem. Być może medytacja w Waszym przypadku będzie się sprawdzała. Te wszystkie rzeczy nie wymagają jakiegoś nakładu finansowego, nie trzeba kupować żadnych suplementów, żeby spać lepiej, a być może one sprawią, że ta jakość snu będzie lepsza i tak jak powiedziałam, chyba nie ma przy stabilizacji gospodarki hormonalnej ważniejszej kwestii niż dobrej jakości sen. Zresztą najłatwiej zrobić test na sobie i zobaczyć, czy w taki dzień, kiedy na przykład mieliście absolutnie okropną noc, spaliście fatalnie, czy tego dnia na przykład nie chce się Wam bardziej jeść i czy tego dnia nie chce się Wam bardziej jeść rzeczy, które uznalibyśmy za niezdrowe. Kolejny punkt to jest niejedzenie w pośpiechu. Znowu, czasami ciężkie do zrealizowania, szczególnie jeżeli jesteśmy w pracy, jemy pomiędzy jakimiś spotkaniami, nie za bardzo możemy się skupić na tym, co jemy. Natomiast jeżeli mamy do tego możliwość, czy jeżeli na przykład jesteśmy mamą i jednocześnie opiekujemy się dziećmi, to oczywiście stawia nam pewnego rodzaju wyzwania. Ale jeżeli mamy możliwość usiąść spokojnie przy stole, bez włączonego telewizora, skupić się na tym posiłku, najlepiej zjeść też ten posiłek ze swoją rodziną, to również ma znaczenie, i zastanowić się w trakcie tego posiłku tak bardzo świadomie, czy już jestem najedzona, czy być może to już jest ten moment, w którym powinnam odejść od stołu, czy może jeszcze jestem głodna i chciałabym zjeść więcej. My zostaliśmy trochę tak nauczeni od małego dzieciństwa, że to, co mamy nałożone na talerz, to musi być zjedzone do końca. Tak do końca nie jest. Możemy sobie po pierwsze nałożyć trochę mniej na start, a po drugie, jeżeli nie jesteście głodni, to możecie to zostawić na później. To jest bardzo ważne, żeby się wsłuchiwać w swój organizm w momencie, w którym spożywamy posiłek, już abstrahując od jego przygotowania, które też jest bardzo istotne. Kolejna kwestia, kolejny punkt, także zostańcie ze mną. Wprowadź tłuszcz do swojej diety. I to się absolutnie nie tyczy tylko osób, które są na low carb czy na keto. Tyczy się to każdego. Dlaczego? Dlatego, że tłuszcz jest dużo bardziej sycący niż węglowodany. Jesteśmy najedzeni na dłużej, jedząc tłuszcz czy produkty, które są bogate w tłuszcz. Węglowodany to są troszeczkę takie, że tak powiem, bardzo złudne, bo
Często jesteśmy teoretycznie po nich najedzeni, natomiast to najedzenie starcza nam na 2-3 godziny maksymalnie, a potem znowu czujemy głód. Poza tym węglowodany, jeżeli już mówimy na przykład o słodyczach, są bardzo uzależniające i właściwie nie ma tak do końca ograniczenia co do tego, ile ich możemy zjeść. No, może tutaj przesadzam, ale można ich zjeść bardzo dużo. W związku z powyższym, nawet jeżeli nie jesteście na low carb, nawet jeżeli nie jesteście na keto, wprowadziłabym więcej tłuszczu do swojej diety tylko i wyłącznie dlatego, że tłuszcz, i to jest jakby coś, co nie podlega dyskusji, trawi się dłużej, jesteśmy dłużej najedzeni i nie mamy takiej potrzeby też podjadania pomiędzy posiłkami. Kolejna kwestia, która pomoże nam ustabilizować gospodarkę hormonalną, to jest aktywność fizyczna. Myślę, że gdzieś tam może nawet ona byłaby właśnie na poziomie tego, że ważne jest, żeby się też wyspać. Jest to mega istotne, jednocześnie to nie musi być wcale trening siłowy, czyli taka aktywność fizyczna, którą ja preferuję. To nie musi być wychodzenie na siłownię i podnoszenie jakichś tam ciężkich ciężarów, że tak powiem. Możecie zacząć dosłownie od 30-minutowego spaceru w lesie czy w parku, ale ta aktywność fizyczna będzie miała ogromne znaczenie w tym, żeby ta nasza gospodarka hormonalna się ustabilizowała. Wbrew pozorom, oczywiście nam kobietom troszkę jest trudniej, natomiast dotyczy to obu płci, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Te zaburzenia hormonalne występują już i u jednej, i u drugiej płci. Mam wrażenie po prostu, że kobiety też częściej i bardziej się badają, więc łatwiej jest pewne rzeczy wykryć w organizmie. Także aktywność fizyczna będzie bardzo ważnym aspektem. I kolejny punkt to jest słońce. Słońce, a właściwie witamina D. Słońce, którego mamy w Polsce mało, dlatego suplementowanie witaminy D tak naprawdę mogłoby się tyczyć każdego. Tego słońca mamy przez kilka miesięcy w roku, a niedobory witaminy D mogą prowadzić właśnie do problemów ze snem, do ciągłego zmęczenia, do problemów związanych ze stawami, mięśniami, do nadwagi. Jest to coś, co jest również związane ze stanami depresyjnymi, co także będzie miało wpływ na naszą gospodarkę hormonalną. Jeżeli oczywiście mieszkacie w miejscu, w którym jest słońce przez cały rok, to super i zazdroszczę i gratuluję i w ogóle chętnie się zamienię. Ale jeżeli mieszkacie w Polsce i tego słońca jest tyle, ile jest, to tą witaminę D na pewno bym suplementowała, żeby sobie troszeczkę po prostu pomóc. Podsumowując, naprawdę proces odchudzania może być aż tak prosty, jak ta jedna zasada, żeby jeść wtedy, kiedy jest się głodnym, a jednocześnie też tak bardzo trudnym. Dlatego, że nie jest to rzecz oczywista, nie jest to rzecz, którą każdy z nas jest w stanie właściwie zinterpretować. Tak jak powiedziałam, duża część naszego społeczeństwa boryka się z problemami hormonalnymi, które będą miały niestety ogromny wpływ na uczucie głodu i sytości. Nie jest to aż tak proste, natomiast jest to do zrobienia i jest to zasada, którą będzie łatwo nam się później w życiu kierować, nie musząc ważyć i liczyć wszystkiego, co zjadamy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie mi koniecznie znać. Dajcie mi znać w komentarzach, jaki film może kolejny byście chcieli zobaczyć. Możecie też się zapisać do naszego newslettera na stronie www.strefaprzemian.pl. Tam dostaniecie darmowe menu na 7 dni, jeżeli byście chcieli je wypróbować. A jeżeli nie, to odsyłam Was do kolejnego filmu, w którym pokazuję Wam mój ulubiony, a właściwie mojego męża, ulubiony przepis na omlet, który będzie świetnym zamiennikiem dla takich węglowodanowych śniadań. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam Ania. Na razie, cześć!